Po raz kolejny obchodziliśmy rocznicę powstania warszawskiego. Podniośle i radośnie. Bo cóż może być radośniejszego niż zobaczenie tłumu warszawiaków na placu Józefa Piłsudskiego, zjednoczonych, śpiewających powstańcze szlagiery w duchu pięknej, narodowej wspólnoty. Jednocześnie obrazy, które pojawiły się na billboardach, przypominały nie tylko tamte czasy i tamte dramaty, ale również te, które rozgrywają się bardzo blisko. A przecież w całej tych wspaniałych obchodach musiała znaleźć się łyżka dziegciu. Nie wiem, czy robią to ludzie złej wiary, podli, czy tylko głupi. Ale widocznie tak muszą psuć wszystko, co się da. Marsz powstania. Rozumiem, że nie cierpią wspominania Kadzi. I kolaboranci, i inni psu braci, że jest wciąż cierniem w Moskwie i wstydem w Berlinie, tym demonem polskości, co nigdy nie minie. Więc mogą się odbywać demonstracje liczne, cykliczne, ale równie chętnie niecykliczne. Mają wsparcie mniejszości, geje i cykliści, wszak są pełni miłości, a nie nienawiści. Ale cóż Trzaskowskiego tak potężnie skłania, by przeszkadzać obchodom rocznicy powstania?